dzień z życia bardzo bananowego dziecka, bez żadnych obowiązków, oczywiście na edukacji domowej, bo jakżeby inaczej. Zaczęłam od zdrowego śniadania, bo to jest jedyna rzecz, o którą muszę dbać w swoim cudownym życiu. A następnie poszłam zaplanować swój dzień. Niestety lista nie była zbyt długa, bo jak mówiłam, miałam żadnych obowiązków i nie robię dosłownie nic. Zaczęłam korzystać z journala, no bo co może robić księżniczka innego. Następnie oczywiście skincare routine. A tak prezentował się mój outfit dnia. Jak na bananowe dziecko przystało, trzeba było zacząć od kawy w Starbucksie. Jest to bardzo niedostępna knajpa dla ludzi. Ale dla zainteresowanych zamówiłam ice latte na mleku migdałowym, a nie, przepraszam, owsianym. Zajrzałam do MediaMarktu, tak naprawdę nie wiem po co tam przyszłam, ale chciałam sobie zobaczyć jakieś rzeczy do kuchni albo ewentualnie jakieś gry na Nintendo. I wybrałam się na shopping, bo oczywiście tak wygląda każdy mój dzień. Zaczęłam od Zary, ale nic nie znalazłam, więc nie poszłam do Pull&Bear'a. Tam znalazłam całkiem sporo rzeczy, jak na przykład ten taki sportowy secik. Chociaż on jest bardziej na co dzień i tą spódniczkę tenisową, która była przeurocza. Żeby było jasne, oczywiście wszystko